Piękna Wenecja, umieszczona na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego, jest bardzo wrażliwa i coraz częściej pada ofiarą zmian klimatycznych. To potwór. 12 listopada 2019 roku potężny sztorm zaskoczył wszystkich. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Od lat 50. liczba powodzi stopniowo rośnie. Ile katastrof spadnie na to miasto w przyszłości? Żeby ratować Wenecję, inżynierowie i technicy pracują nad iście faraońskim projektem, zwanym MOZE, czyli Mojżesz. Czy MOZE powstrzyma gniew morza? 11 miesięcy później, kiedy w sterowni wszyscy wstrzymywali oddech, MOZE podniósł 78 barier. Technicy, inżynierowie i Wenecjanie poczuli ulgę. Pierwszy raz w dziejach zatrzymaliśmy sztorm. Pierwszy raz w liczącej 2000 lat historii miasta. Wieści obiegły cały świat. Wenecja jest bezpieczna. Ale na jak długo? Zmiany klimatyczne są niezwykle niepokojące. Co się stanie, kiedy stopnieje Antarktyda? Woda sięgnie wierzchołka weneckiej dzwonnicy. To niewyobrażalne. W tej sytuacji Wenecja stała się dla klimatologów laboratorium pod gołym niebem. Tutaj mogą badać przyszłość naszej planety. Jeśli ocalimy Wenecję, ocalimy inne nadmorskie miasta. Ocalić Wenecję. Ciszę poranka przerywa wycie syren. Nadchodzi potężny przypływ. Ma 140 centymetrów wysokości. 12 listopada był dramatyczny. Kilka dni wcześniej dostrzegliśmy, że możliwy jest duży przypływ. Ale co się stało później? Nocą wiatr osłabł. Rankiem woda, która miała podnieść się o 140 cm, podniosła się tylko o 127. Rano uznaliśmy, że skoro poziom jest o 10-12 cm niższy, nie będzie wielkiej powodzi. Nie martwiliśmy się. Niby coś tam wiedzieliśmy, ale nikt nie spodziewał się tego, co nadeszło. Nie oczekiwano silnego wiatru. To trwało jakieś 3 godziny. O 21:00 woda już nie przybierała. Myśleliśmy, że to koniec. Pomiędzy 21:30 i 40 sytuacja nie była groźna. Woda się podnosiła, ale nie było wiatru. O 21:00 coś stało się na morzu. Wiatr nagle zmienił się z północno-wschodniego na południowo-wschodni, a potem południowy i potroił prędkość. Prognozowany przybór wody podnieśliśmy do 150 cm, potem do 160, 170 i 190. Takich wartości nie widziano nigdy w historii Wenecji. Cztery syreny, potężny przypływ. Nie był wyjątkowy, był wręcz niespotykany. Od razu włączyliśmy syreny. Robiliśmy coś, czego nie robiono od wielu lat. Wciąż ponawialiśmy alarm. Syreny wyły 2 czy 3 razy w ciągu pół godziny. Woda błyskawicznie wdzierała się do miasta. Woda dotarła do drzwi, a potem zaczęła zalewać podłogę. Widziałem sedes wypływający z restauracji. Cały sedes. Czuliśmy się bezradni.
Mieliśmy tylko nadzieję, że to niedługo się skończy. Niezwykła była szybkość, z jaką zaczęła przybierać woda. Poziom wody raptownie się podnosił, jak nigdy. W godzinę podniósł się o 40-45 cm, osiągając 187 cm. To było istne szaleństwo. Na końcu Riva dei Schiavoni ujrzeliśmy dwa porzucone tramwaje wodne i taksówki z włączonymi silnikami. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Kiedy wróciłem o 1:30 pierwszym tramwajem, nie znalazłem mojego kiosku. Zniknął. W centrum laguny rozwinął się mały cyklon z porywami wiatru do 110 km na godzinę przy basenie San Marco. Czy możemy winić zmiany klimatu? Tak. Na naszej szerokości geograficznej nie obserwowano dotąd takich zjawisk. Wenecjanie będą zastanawiać się nad wydarzeniami z 12 listopada 2019 roku oraz nad przyszłością miasta. Antonello Pazini jest fizykiem badającym zmiany klimatu i ich wpływ na obszar śródziemnomorski. Martwi go, że powodzie w Wenecji są coraz częstsze. Wiemy, że pomiędzy rokiem 1850 i 1950 bywały dekady z dwoma lub nawet ośmioma powodziami o wysokości 110 cm, co jest wysokim progiem. Potem ich liczba wzrosła. W latach 2000-2009 mieliśmy 50 powodzi, a w latach 2010-2019 ponad 90. To niepokojący trend, zwłaszcza w kontekście wzrostu poziomu mórz, zagrażającego nadmorskim miastom. Wenecja skończy pod wodą jako jedno z pierwszych. Żeby ją ratować, naukowcy, technicy i badacze z całego świata łączą siły. Pierre Wellinga jest niderlandzkim inżynierem, który ratował takie miasta jak Nowy Jork, Miami czy Saigon. Narażonych jest wiele miast, ale nie tak wyjątkowych jak Wenecja. Jej kulturowe znaczenie jest niezwykłe. Wenecja zbudowana na 118 błotnistych wysepkach, zaledwie kilka centymetrów nad wodą, jest wrażliwa na każdy przybór. W tym delikatnym mikrokosmosie widać, że zmiany klimatu przybierają na sile. Katastrofalna powódź była ostrzeżeniem wzywającym do natychmiastowego działania. Dla naukowców to znak globalnych zmian. Wenecja jest idealnym miejscem do badania przyszłości planety. Wenecja jest światem w pigułce. Poziom mórz rośnie. Wenecja jako pierwsza stawi mu czoło. Klimatolodzy potrzebują naturalnego laboratorium, w którym będą badać zmiany klimatyczne. Luca Cazia z Państwowej Rady Badawczej od dawna obserwuje wpływ ludzi na wenecką lagunę. Naturalnej laguny w zasadzie już nie ma. Jeśli chcemy wiedzieć, jak to miejsce niegdyś wyglądało, musimy przenieść się do Delty Padu, miejsca dziewiczego do dziś.
Delta Padu to naturalne laboratorium, w którym badacze mogą obserwować dynamikę laguny podobnej do weneckiej, ale bez śladów wielowiekowej interwencji ludzi. Delta Padu to idealne środowisko, żeby zrozumieć, jak powstała Laguna Wenecka. Z jednej strony, rzeki przenoszą do morza olbrzymie ilości osadów. Z drugiej, prądy morskie i fale formują łachy wzdłuż wybrzeża. Ta interakcja prowadzi do powstawania wysp barierowych i wałów piachu równoległych do brzegu. Tak tworzą się laguny. W tym środowisku mamy wrażenie, jakbyśmy cofnęli się w czasie o kilka tysięcy lat. Oglądamy lagunę taką jak u zarania ludzkości. Około 20 tysięcy lat temu, w trakcie ostatniego zlodowacenia, poziom morza był znacznie niższy niż obecnie. Ta część Adriatyku była wielką równiną, po której można było przejść z Ancony do chorwackiego Splitu. 5 milionów lat temu Włochy były w większości pod wodą. Adriatyk sięgał do współczesnego Turynu. Potem, w czasie ostatniego zlodowacenia, poziom morza spadł o jakieś 100 metrów, a niesione rzekami piasek i osady zmieniły północny Adriatyk w wielką równinę. Ale kiedy powstała Wenecka Laguna? Odpowiedź kryje się w piaszczystym dnie. Wielkie spływające z Alp rzeki przecinały tę równinę. Ich koryta są do dziś widoczne na dnie Adriatyku. Uległy cementacji i biokolonizacji, zmieniając się w fascynujące podwodne struktury przypominające rafy koralowe. Dzięki datowaniu radiowęglowemu naukowcy ustalili, że pojawiły się około 7 tysięcy lat temu. To pozwala określić, kiedy na te tereny wróciło morze. Młode i niestabilne dno przyczynia się do stopniowego zapadania się ziemi w Wenecji i na całej lagunie. Budynki za nami powoli toną. Przyczyną jest kompresja osadów rzecznych przebiegająca w tempie około milimetra rocznie. To tak zwana subsydencja, zjawisko przyczyniające się do powolnego znikania Wenecji pod wodą. Milimetr rocznie to być może mało, ale w 100 lat to już 10 centymetrów. W ciągu 2000 lat Wenecja i jej wyspy osiadły na przynajmniej 2 metry. Świadkami tego procesu są te zalane budynki, pozostałości dawnych klasztorów i kościołów, pozostawione własnemu losowi. Jakby tego było mało, inny wróg atakuje fundamenty zabytkowych budowli. Ruch łodzi w kanałach. Wielkie wycieczkowce przepływające kilka metrów od placu Świętego Marka można skierować gdzie indziej, ale motorówek i tramwajów wodnych, które wywołują fale uderzające o fundamenty, już nie. Stan kanałów i przystani obserwuje Fantina Madricardo z Instytutu Morskiego, regularnie sprawdzając, jak transport wodny wpływa na dno. Hello. Dzień dobry. Looks like we're all set. Chyba wszystko gotowe. Świetnie, możemy ruszać. Dziś wypływa z Antoniem Petrizzo na pokładzie łodzi badawczej Litus. Chcą stworzyć batymetryczną mapę Wielkiego Kanału. Here we are at the Salute Pier. Jesteśmy przy nabrzeżu Salute. W dnie widać wielkie dziury stworzone przez tramwaje wodne cumujące tu z włączonymi silnikami.
Doły o szerokości ponad 1,5 metra wykopane przez śruby parowców, motorówek i łodzi transportowych dowodzą, że ruch wodny wzrósł do groźnego poziomu. Zniszczenia nabrzeży i fundamentów są tak znaczne, że nie można ich lekceważyć. Ci robotnicy w piankach czyszczą fundamenty zabytkowego muru. Potem szczeliny między cegłami wypełnią specjalnym wodoodpornym cementem. Dlaczego konserwacja jest konieczna? Bo Wenecja stoi na błocie. Fundamenty kościołów, mostów i budynków spoczywają na drewnianych palach wbitych w dno aż do poziomu najtwardszych warstw. Na palach ułożono dwie warstwy desek, a dopiero na nich kamienie i cegły. Błoto, tworząc środowisko beztlenowe, chroni drewno przed pasożytami. Ale dziś fundamenty są atakowane przez fale. Bogata w tlen woda penetruje szczeliny, wypłukując błoto i otwierając drogę dla grzybów, pleśni i bakterii. Pale butwieją, zagrażając stabilności budynków. Ale przyszłości Wenecji zagraża też inne, podstępne niebezpieczeństwo. Marzec 2020 roku. Zaledwie 4 miesiące po powodzi, która zniszczyła miasto, inny wróg rzuca Wenecję na kolana. W surrealistycznej ciszy kanałów i pustych placów, opanowanych przez epidemię nowego tysiąclecia, przypominamy sobie plagi, które przetoczyły się przez miasto kilka razy w jego historii. Jestem w Wenecji pierwszy raz po lockdownie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek ujrzę coś takiego. Nieliczni ludzie czynią miasto jeszcze bardziej nierealnym. Jeśli istnieje miasto, które zna niszczycielskie skutki zarazy, to jest nim Wenecja. W swojej historii doświadczyła kilku epidemii. 600 lat temu na wyspie Lazzaretto Nuovo Wenecjanie stworzyli pierwszą formę kwarantanny w dziejach. Ta masywna budowla, niszczejąca przez dłuższy czas, w latach 70. została odbudowana przez grupę archeologów. Nikt nie zna jej historii lepiej niż Giorgia Fazzini, kierowniczka projektu Venice Lazzaretti. Jeśli w roku 2020 cały świat objęto kwarantanną, to dlatego, że Wenecja stworzyła ten system na tej wysepce. Wenecja leżała na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Kwarantannę wymyślono, żeby zapewnić ciągłość handlu. Kwarantanna i lockdown nie oznaczały zamknięcia. Miały raczej służyć temu, żeby miasto żyło i wciąż zarabiało. W tamtych czasach wierzono, że ludzie chorują, bo urodzili się w złym dniu lub spadł na nich Boży gniew. Wenecjanie pojęli coś ważnego. Epidemia jest zaraźliwa i roznosi się poprzez kontakt ludzi i towarów. Kwarantanna obejmowała nie tylko ludzi, ale i ładunek statków? Tak, ludzi i towary. Wenecjanie zrozumieli, że chorych należy odizolować. Podjęli też działania zapobiegające zakażeniom. Ta budowla jest wielka i fantastyczna. Tak. Kiedyś była też pełna ludzi. Tragarze codziennie wnosili i wynosili towary zgodnie z zasadami prewencyjnymi i tak zwanymi środkami oczyszczającymi, które miały zwalczać zarazę.
Podobieństwa między COVID-19 a zarazą, która zaatakowała Mediolan, Bergamo i Wenecję w roku 1630 i zabiła 1/3 ich mieszkańców, są uderzające. Kiedy epidemia ustała, ludzie na znak wdzięczności zbudowali bazylikę Santa Maria della Salute, której imponująca kopuła pozostaje świadectwem dawnej tragedii. Wenecja od zawsze musiała walczyć z katastrofami naturalnymi, zapadaniem się gruntu, powodziami i szkodnikami. Dziś największym zagrożeniem jest rosnący poziom morza, który wystawia Wenecję na łaskę fal. Zwłaszcza teraz, kiedy słone bagna, które zawsze ją chroniły, raptownie się kurczą. Słone bagna to niezwykły system. Kiedy poziom morza się podnosi, one spowalniają przybór wód. Ale kiedy już nie wytrzymują, fale uderzają w stały ląd, w Wenecję. Dlatego słone bagna są tak ważne dla ochrony miasta i terenów nadmorskich na całym świecie. Latem mokradła mienią się tysiącami barw. Można tam podziwiać wiele gatunków ptaków miejscowych i migrujących. Słone bagna to kolebka ewolucji, kolebka rybołówstwa i bioróżnorodności. Wiele lagun wykorzystuje się chociażby do hodowli krewetek. Dlatego liczba naturalnych lagun na całym świecie maleje. Pierre Wellinga od lat bada ekosystemy przybrzeżnych lagun i jest gorącym obrońcą słonych bagien, systemu działającego jak bufor oddzielający ląd od gniewnego oceanu i pochłaniającego uderzenia fal. Ale ten system nie chroni przed transportem wodnym. Nawet fale wywołane przez przepływającą łódź motorową wypłukują muł i niszczą roślinność. Fala za falą, kawałek po kawałku, słone bagna kurczą się i znikają. Jakie będą konsekwencje codziennego ruchu na wodach laguny? Zbadać, jak transport wodny wpływa na dno laguny, to zadanie Fantiny Madricardo i jej zespołu. Dziś wypływają, żeby sprawdzić dno kanałów, gdzie ruch dużych jednostek stał się poważnym problemem. Wyraźnie widać bruzdy spowodowane drenażem. To ciekawe, czy są bezpośrednio związane z ruchem statków. Czy ich umiejscowienie zależy od transportu wodnego? Sonar ukazuje ranę zadaną lagunie w roku 1964, kiedy wykopano kanał paliwowy. Szlak wodny długości 15 km, szerokości 200 metrów i głębokości 12 metrów miał umożliwić tankowcom i kontenerowcom dostęp do Porto Marghera, ale wymierzył lagunie śmiertelny cios. W ciągu ostatnich 75 lat średnia głębokość basenu centralnego uległa podwojeniu. Poza zwiększeniem głębokości dzięki wykopaniu przesmyków pływowych wzrosła też ilość wpływającej i wypływającej z laguny wody. Erozyjny potencjał tych fal jest olbrzymi. Z kilku powodów. Najważniejsze jest to, że fale poruszają się równolegle do brzegu, zabierając osady i przenosząc je gdzie indziej. Ten brzeg cofa się w tempie 4 metrów rocznie. Fale generowane przez statki zabierają coraz większe fragmenty lądu. 4 listopada 1966 roku, kiedy wciąż trwały prace przy budowie kanału paliwowego,
Wenecję zaatakowała najwyższa woda za pamięci jej mieszkańców. Te zdjęcia wykonano w zabytkowym centrum Wenecji. Zniszczenia są olbrzymie. Ludzie pracują bez wytchnienia, odbudowując wały ochronne, zwłaszcza w Palestrinie i San Pietro in Volta, gdzie sztorm zniszczył zabytkowe zapory Murazzi della Serenissima. 194 centymetry powyżej poziomu morza, rekord. Cały świat był w szoku. Co spowodowało katastrofę? Szukając winnego, wielu wskazywało na budowę wielkich kanałów, ułatwiających falom dostęp do laguny. Inni twierdzili, że przemysłowe centrum Porto Marghera pobiera zbyt dużo wody z warstw wodonośnych, przyspieszając osiadanie Wenecji. Tak czy inaczej, to człowiek zakłócił naturalną równowagę. Historia laguny to długa seria ludzkich ingerencji. Może powinniśmy pozwolić działać przyrodzie, ale to niemożliwe. Jeśli przestaniemy interweniować, Laguna Wenecka po prostu zniknie. Kiedy Wenecjanie wzmacniali wyspy barierowe i podnosili miejskie chodniki, zespół naukowców pracował nad najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami, które miały zapobiec katastrofalnym powodziom. Przeanalizowano wszelkie możliwości i za każdym razem dochodziliśmy do wniosku, że potrzebne są wrota, takie jak w Rotterdamie. Problem w tym, że je widać, podobnie jak te na wschodniej Skaldzie i w Korei. Są skuteczne, ale bardzo oszpecają krajobraz. Wybrane rozwiązanie, MOZE, opiera się na prostej, acz nowatorskiej idei. Na dnie morza spoczną stalowe bariery. Będą niewidoczne, aż pojawi się zagrożenie. Wtedy napompowane powietrzem wynurzą się, blokując fale. Bo jak wiemy, powietrze jest lżejsze od wody. Byliśmy zafascynowani pomysłem włoskich inżynierów. Dzięki prawu Archimedesa bariery miały się unosić, żeby fale Adriatyku nie mogły dotrzeć do Wenecji. To jeden z najbardziej złożonych projektów hydroinżynieryjnych w dziejach. Same liczby robią wrażenie. 35 żelazo-betonowych kesonów o wysokości trzypiętrowego bloku, 78 ruchomych stalowych barier osadzonych na dnie na 156 zawiasach. Obecnie, kiedy prace prawie dobiegły końca, trudno jest cokolwiek zauważyć. Cała wielka konstrukcja spoczywa bowiem pod wodą. To jak elektryczne Ferrari na dnie. Jest delikatne, skomplikowane, ale jest najlepsze. Prace budowlane trwały latami, budząc kontrowersje związane z kosztami i wpływem konstrukcji na środowisko. Naukowcy zrozumieli, że do ocalenia Wenecji nie wystarczy stworzenie sztucznej bariery. Klimat się zmienia. Trzeba już teraz myśleć o przyszłych scenariuszach, które wcale nie są uspokajające. Poziom oceanu rośnie o 0,5 centymetra rocznie. Dotyczy to Morza Śródziemnego i Adriatyku, ale także wód Nowego Jorku, Miami, Szanghaju i Bangladeszu. W ciągu następnych 50-100 lat poziom morza na całym świecie wzrośnie od 0,5 metra do metra. I to będzie się nasilać. Jest też kwestia topniejących lodowców. Tempo ich topnienia na Grenlandii i na Antarktydzie jest zatrważające. Problem w tym, że im więcej wiemy o dynamice lodu, tym lepiej rozumiemy, że z topniejącym lodem dzieje się coś, co w oczywisty sposób wpływa na wzrost poziomu morza.
Kiedy to się stanie? Żeby poznać fakty, naukowcy muszą polecieć bardzo, bardzo daleko. 4000 kilometrów od Wenecji uczestnicy międzynarodowej ekspedycji Inside the Glacier badają lodowce Grenlandii. Zespół pod kierownictwem Francesca Sauro schodzi do lodowych jaskiń, żeby zrozumieć mechanizm topnienia lodu. Naukowcy chcą wiedzieć, jak szybko to się stanie. Pytanie nie brzmi czy, bo to stanie się na pewno. Problem w tym, jak szybko. Glacjolodzy zwykle badają powierzchnię lodowców. Nie wiemy, co dzieje się wewnątrz. Jako speleoglacjolodzy badamy jaskinie w lodowcach. Odkryliśmy, że w pokrywie lodowej Grenlandii o grubości 140 metrów można znaleźć naprawdę wielkie jeziora. Zaskakujące odkrycie, które powtarza się w każdej jaskini. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że ekspedycje sprzed zaledwie kilku lat nie znalazły żadnych jezior. Czapa lodowa topnieje nie tylko na powierzchni, ale także w środku. To bardzo ważny, nieznany wcześniej czynnik. W ten sposób możemy ustalić, jak słaby jest lodowiec i jak szybko się zapadnie. Ale największym zaskoczeniem dla zespołu Francesca było odkrycie, że w lodzie żyją mikroorganizmy, bakterie i algi. Wystarczy przebić wierzchnią warstwę, żeby zobaczyć pęcherzyki wytwarzanego przez nie gazu. Myślimy, że w lodzie nie może żyć nic albo prawie nic. Ale zachodzą tam niezwykłe procesy związane z wytwarzaniem się metanu. Metan to gaz o wielkim wpływie na globalne ocieplenie. Większe topnienie oznacza więcej życia i więcej gazu. To będzie oznaczało coraz szybsze topnienie i wzrost poziomu morza. Pytanie tylko, jak szybko to się stanie? Czy będziemy przygotowani? Geologów bardzo martwią mechanizmy zwrotne. Wzrost poziomu metanu w atmosferze ociepli ją o jakieś 2 stopnie, co będzie miało katastrofalne skutki. Wiemy, że jeśli stopnieje cały lód Grenlandii, poziom morza wzrośnie o 7 metrów. Siedem metrów to dużo. Na placu Świętego Marka w Wenecji woda zaleje lwa nad tym portalem. Odwieczny symbol miasta. Jeśli nie zmniejszymy emisji gazów do zera, topnienie lodowców będzie trwało. Stopi się cały lód Antarktydy, a zawiera tyle wody, że poziom oceanu na całym świecie wzrośnie o 60 metrów. Woda sięgnie wierzchołka dzwonnicy w Wenecji. To niewyobrażalne. Apokaliptyczny scenariusz, który może zmienić Wenecję w drugą Atlantydę. Na razie nauka nie potrafi wyjaśnić, kiedy to nastąpi. Ale Wenecja znowu pozwala przewidzieć, co stanie się z nadmorskimi społecznościami na całym świecie oraz z setkami milionów ludzi. Prawie codziennie odkrywamy nowe elementy tej układanki. Trudno przewidzieć konkrety, ale jesteśmy pewni, że jeśli temperatura będzie wzrastać, lód stopnieje, a poziom morza się podniesie. Musimy z tym coś zrobić. Pamiętajcie, że to zjawisko cechuje się inercją. Jeśli dziś radykalnie zmniejszymy emisję dwutlenku węgla, rezultaty pojawią się za 10, 20, 30 lat. Czas pobytu dwutlenku węgla w atmosferze liczy się w dekadach.
poza tymi długoterminowymi scenariuszami, co czeka Wenecję w nadchodzących latach? Obecnie jej istnienie zależy od systemu MOSE, którego ruchome bariery kontrolują przepływ wody do laguny, zapobiegając katastrofalnym powodziom. Pierwelinga, który śledził MOSE od fazy projektowania, chciał na własne oczy zobaczyć montaż tego niezwykłego mechanizmu. To niesamowite, jak wiele zdołano zrobić w ciągu 20 lat. Imponujące i jeszcze bardziej futurystyczne niż myślałem. Mimo że pracę prawie zakończono, tylko dwa potężne betonowe ramiona wskazują, gdzie jest wejście. Żeby zobaczyć coś konkretnego, trzeba zejść 19 metrów poniżej poziomu morza i wejść do tunelu biegnącego pod dnem. System korytarzy z żelazo-betonu, rdzeń konstrukcji MOSE, liczy aż 1600 metrów długości. To tu znajdują się urządzenia kontrolne, tysiące metrów kabli i rur ze sprężonym powietrzem uruchamiającym zaporę. To główny rurociąg. Główny rurociąg z powietrzem. Tak, sprężonym. To ono podnosi bariery. Wzdłuż tunelu znajdujemy chronione wodoszczelnymi grodziami pomieszczenia z wielkimi zawiasami. Każdy zawias waży 34 tony. Ale precyzją dorównuje szwajcarskiemu zegarkowi. Taka technologia wymagała lat badań i pracy oraz olbrzymich nakładów. Ten element zapewnia statyczne połączenie zapory z kesonem. Jestem pod wrażeniem. 78 takich pomieszczeń. 78 barier i 156 takich pomieszczeń. Rzeczywiście, 156 pomieszczeń. Lepiej, żeby ta konstrukcja przetrwała 100 lat. Wielka inwestycja. To sterownia? Tak, główna. A to jest przekrój, tak. Tu byliśmy wcześniej. Tak, to ten tunel. Bariery mają zatrzymywać fale o wysokości do 3 metrów. Na razie testy przy spokojnym morzu zakończyły się sukcesem. Cieszę się, że wszystko działa. Uczestniczyłem w tym projekcie w latach 70. 50 lat później to wszystko jest niesamowite. Możemy je podnieść w razie dużego przypływu. Wszystko gotowe do wielkiego debiutu. Teraz trzeba tylko poczekać na wysoką wodę. Trzeciego października 2020 roku Centrum Prognoz Pływów wydaje nowe ostrzeżenie. Nadchodzą silne wiatry Sirocco, które mogą zwiększyć wysokość przypływu oczekiwanego w południe. Patrz, to potwór. Spójrz na to. 1000 kilometrów. Wielka burza. That is no small storm. Yeah? Yes. Halo? Tak. Opublikowaliśmy na Twitterze. Ludzie wiedzą. Wszyscy je zobaczą. Ósma rano. Fale atakują latarnię morską na Punta Sabioni, na falochronie chroniącym kanał przesmyku. To wyjątkowy dzień dla Wenecji i wysp na lagunie. Ten system chroni Wenecję przed szczególnie wysokimi przypływami. Astronomicznie wysokie fale powodują problemy, które niestety dobrze znamy. Ten system w końcu jest aktywny. W tym czasie w sterowni technicy przygotowują się do odparcia fal o wysokości 135 cm. Które mogłyby zalać połowę miasta. Załaduj. Malamotto, Chioggia, aktywować sekwencję ładowania. Pierwsza bariera wyłania się z morza,
zatrzymując fale wdzierające się do laguny. O 9:52 wszystkie 78 barier ustawionych przy czterech przesmykach są już podniesione. Teraz śledzimy dane z Centrum Prognoz Pływów. 69. Nawet portal Bazyliki nie jest pod wodą. Na otwartym morzu mamy 126. Po początkowym napięciu technicy ze sterowni Mose świętują sukces w warunkach sztormowych. Takie rzeczy osiąga się zespołowo. Dziękuję wam. Woda powinna mieć 120-125 cm, a po suchym placu świętego Marka spacerują ludzie. To niesamowite. Czekaliśmy 50 lat, ale w końcu, pierwszy raz od 2000 lat, zatrzymaliśmy falę przed przesmykami do laguny. Dzięki barierom systemu MOSE możemy nareszcie zająć się ludzkimi ingerencjami w morfologię laguny. Stojąc przed tak ważnym problemem jak stały wzrost poziomu morza, musimy pamiętać, że to tylko rozwiązanie tymczasowe. Po ostatecznym dostrojeniu MOSE na dziesięciolecia zapewni Wenecjanom spokojny sen. Potem, jak wszystkie ludzkie megakonstrukcje, przejdzie na emeryturę. Ale zanim to się stanie, naukowcy i inżynierowie będą szukać nowych rozwiązań, odpowiadających scenariuszom przyszłości. Musimy zakasać rękawy i zaplanować przyszłe działania. Nauka wskazuje, że główną przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka. To nie dramat, a dobre wieści. Gdyby przyczyny były naturalne, bylibyśmy bezsilni. Skoro to nasza wina, wiemy, co robić. Mamy narzędzia. Zróbmy to. Dla Wenecji i całego świata. Czasem ludzie mają wrażenie, że zmiany klimatyczne są zbyt wielkie, żeby im zaradzić. Wzrost poziomu morza, COVID-19, niemożliwe. Przyroda zniszczona, poddaje się, mogę się tylko modlić. A przecież po czarnej śmierci w XIII wieku nastał renesans. Zaczął się tutaj, w Wenecji i okolicach. Zawsze jest szansa. Zawsze jest ludzka pomysłowość. Musimy z niej korzystać indywidualnie i jako wspólnota. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Marek Lelek.